jeszcze witam wszystkich w mojej fundacji. Fundacja została utworzona przeze mnie 5 lat temu. Nazywa się Amicus Europy, a więc Przyjaciele Europy, ale na dzisiejsze popołudnie zmieniamy nazwę fundacji na Fundacja Przyjaciół Łodzi oraz Dariusza Jońskiego. Chcę powitać wszystkich Państwa i powiedzieć, że zostałem poproszony o udzielenie wsparcia osobie, którą miałem okazję poznać dużo wcześniej, ale którą szczególnie doceniłem w ostatnich miesiącach. Mówię o panu Dariuszu Jońskim, bowiem od 2006 roku był radnym Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest osobą młodą, ma 31 lat. Jest absolwentem zarówno Politechniki Łódzkiej, jak i Uniwersytetu Łódzkiego, prawa na Uniwersytecie. Był przewodniczącym tego klubu. No ale w ostatnich miesiącach poznaliśmy go i opinia publiczna poznała go bliżej z dwóch istotnych wydarzeń. Inicjatywy odwołania urzędującego przez wiele lat i znanego prezydenta Łodzi, pana Kropiwnickiego. Zostało to przez mieszkańców Łodzi podjęte i przesądzone. A od lutego 2010 roku w nowej sytuacji po odwołaniu Jerzego Kropiwnickiego przy komisarzu ustanowionym przez premiera, pan Dariusz Joński był wiceprezydentem miasta Łodzi odpowiedzialnym za infrastrukturę i w tej roli, choć czasu było mało, zaledwie 8 miesięcy, w moim przekonaniu dał sobie radę. Proszę Państwa, zwracam się do mieszkańców Łodzi, bo przed Wami decyzja niezwykle istotna. Druga tura wyborów jest wyborem między dwoma osobami, ale jednak między dwoma różnymi koncepcjami rozwoju miasta. Ja jestem przekonany, że to, co proponuje Dariusz Joński, jest dla Łodzi lepsze, że otwiera Łódź na wiele nowych możliwości, na nowe inwestycje. Zmienia również sposób działania wewnątrz Rady. Pan Dariusz Joński zaproponował gotowość współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami, które weszły do Rady, a więc Platformą Obywatelską, PiS-em i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Jest to idea, która jest godna przemyślenia i poparcia. Mówię to jako człowiek, który przez dziesiątki lat swojej politycznej działalności zawsze doceniał kompromis, doceniał poszerzanie płaszczyzny politycznej, szukanie partnerów, nawet jeżeli byli oni z innych afiliacji, bowiem to dobrze służy sprawom wielkim. W moim przekonaniu Łódź potrzebuje dobrego gospodarza, Łódź potrzebuje nowych pomysłów, Łódź potrzebuje wyjścia z tych wszystkich swoich zaszłości i no, nawiązania do najlepszej tradycji miasta, bowiem i potencjał jest, i dynamika powinna być, i tylko został stracony czas. Jestem przekonany, że Dariusz Joński jest taką osobą, która ten czas stracony nadrobi i która pozwoli Łodzi zająć miejsce właściwe wśród polskich miast, bo ciągle te atuty są. Także udzielam poparcia panu Dariuszowi Jońskiemu. Zwracam się do wyborców, także do tych wyborców, którzy głosowali na mnie w Łodzi w wyborach i 95 roku i 2000, żebyśmy zaufali młodemu człowiekowi, zdolnemu człowiekowi, że nie tylko, że poradzi sobie z tą funkcją, ale że nas niezwykle pozytywnie, przyjemnie zaskoczy właśnie swoim oddaniem, swoją energią, swoimi pomysłami, zespołem ludzi, który zbuduje wokół siebie. Łódź potrzebuje świeżego powietrza, Łódź potrzebuje świeżych ludzi i świeżej, nowej generacji na czele. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi. Wczoraj w Łodzi zaproponowaliśmy szeroką koalicję na rzecz rozwoju tego miasta. Jest to wynikiem wielu rozmów z mieszkańcami Łodzi, jest to wynikiem między innymi rozmów podczas kiedy odwoływaliśmy prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. Łódź jak żadne inne miasto w Polsce potrzebuje właśnie dialogu i kompromisu i dlatego też taką propozycję złożyliśmy dla innych partii, które znalazły się w Radzie Miejskiej, abyśmy wszyscy razem połączyli siły na rzecz rozwoju tego miasta. Dziś poprosiłem o spotkanie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, bo jak nikt inny również w Polsce potrafi łączyć i również mówić do wszystkich polityków
i politycy słuchają Aleksandra Kwaśniewskiego i to jest najważniejsze. Wprowadził Polskę do NATO, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Takie duże projekty udają się tylko wtedy, kiedy ten kompromis i ten dialog udaje się utrzymać. To zaproponowaliśmy. Jak będzie, zobaczymy. Chcemy zaproponować, aby ten kompromis, dialog był po piątym, choć przez ostatnie lata, chcę powiedzieć, tego nie było. Było tak, że prezydent miasta miał w opozycji wszystkie partie polityczne i dlatego czasami sesje trwały po 2 dni, po 3 dni. Nie wyobrażamy sobie, aby tak dalej było w mieście i dlatego też taką koalicję szeroką od PiS-u, Platformy po Lewicę zaproponowaliśmy. Dziś również jestem tutaj dlatego, bo chcę walczyć o Łódź. Chcę walczyć nie na billboardach, tak jak jest to w Łodzi, ale chcę walczyć o Łódź tutaj z takimi politykami jak prezydent Aleksander Kwaśniewski. Łódź potrzebuje dobrego gospodarza, ale który będzie potrafił też wyjechać poza Łódź, do Warszawy, będzie szukał i lobował na rzecz tego miasta. Dzisiaj dlatego jestem tutaj, nie jak pani Zdanowska, która czeka na swojego przewodniczącego na lotnisku, tylko jestem tutaj w Warszawie, bo właśnie rozmawiam dzisiaj tutaj z prezydentem Kwaśniewskim, za chwilę w Sejmie, aby walczyć o nasze miasto i walczyć o Łódź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pytania mamy chwilę. Chyba tak inne też będzie można? Ale tak może najpierw skupmy się na Łodzi, a później te inne. Chyba, że te inne też dotyczą... Będzie seria, bo rozumiem, że na inne też znajdziemy chwilę czasu, ale Łódź. Miasto Łódź. Marcin Gantz, Panorama. Ja chciałem zapytać, czy to jest właśnie ten powód, o którym Pan mówił, że przyjeżdża Pan do Warszawy, żeby pokazać, że tutaj będzie Pan lobował, bo to jest, Pan przyjeżdża do Warszawy, a Donald Tusk jedzie do Łodzi. To jak to jest? No przyjechałem do Warszawy, tak jak powiedziałem, do Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przekazać naszą inicjatywę połączenia wspólnych sił. Czekam na odpowiedź innych partii politycznych. Chciałem zapytać, ale też poradzić się, bo tak jak powiedziałem, nie ma osoby bardziej doświadczonej, która potrafiła tego kompromisu i dialogu poszukiwać w polityce. W Łodzi, jak w żadnym innym mieście, takiego właśnie kompromisu potrzebujemy, bo to, że miasto Łódź się nie rozwijało przez ostatnie lata, co chociażby jest zobrazowane w postaci przychodów tego miasta. Dzisiaj miasto Łódź może jedynie porównywać się z 500 000 miastem Poznań, a przecież to jest miasto, które ma ponad 720 tysięcy mieszkańców, jest wynikiem braku tego kompromisu i dialogu przez ostatnie 7 lat. Więc aby było, trzeba również radzić się tych, którzy potrafią to robić. No, prezydent Aleksander Kwaśniewski jest taką osobą, jest takim autorytetem, ale też jest osobą, która może lobbować na rzecz miasta Łodzi i dziś taka deklaracja z ust prezydenta została złożona. To ważne, bo przecież dobrze wiemy, że kiedy inwestorzy chcą inwestować w danym mieście, wszyscy najpierw komunikują się z Warszawą i najpierw tutaj wszystkie rozmowy są prowadzone, więc bez dobrego lobbowania na rzecz miasta ci inwestorzy nie przyjdą, a tutaj potrzeba fachowców, tutaj potrzeba również autorytety, które są nie tylko znane w Polsce, w Europie, ale na całym świecie. Taką osobą jest pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jestem dumny i jestem zadowolony z tego spotkania dzisiaj i z tych deklaracji, które pan prezydent dzisiaj przekazał. Proszę Państwa, dziś trwa poza wszystkim kampania wyborcza i oczywiste jest, że Donald Tusk będzie czynił wszystko, aby wesprzeć swoją kandydatkę. Platforma ma już tyle stanowisk i tyle wpływów, że myślę, że nawet dla równowagi politycznej w Polsce, której tak już nie będzie równowagą, dlatego że przewaga Platformy jest ogromna, to gdyby ci, którzy są niezdecydowani w Łodzi, pomyśleli, iż może dobrze byłoby, żeby tak ważne miasto jak Łódź była kierowana przez kogoś spoza Platformy Obywatelskiej, czyli przez pana Dariusza Jońskiego z SLD, to może mieć sens, to może pomagać polskiej demokracji, dlatego że takiej kumulacji władzy, ja nie chcę tego nazywać hegemonią, ale takiej kumulacji władzy w Polsce ostatnich 20 lat nie było. Tego nie było ani z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w roku 2001, kiedy ja byłem prezydentem, mieliśmy rząd i większość parlamentarną i także wygraliśmy wybory samorządowe, to jednak ta przewaga nie była aż tak wielka.
jak dzisiaj. Dzisiaj może być to stan, w którym we wszystkich samorządach wojewódzkich Platforma rządzi i w Warszawie ma całkowitą większość i w Radzie i w mieście. I tak apeluję do tych niezdecydowanych, żeby trochę dla równowagi, trochę dla balansu zastanowili się, czy naprawdę nie jest sensownym, aby powierzyć stanowisko prezydenta miasta Łodzi osobie, która jest już wystarczająco doświadczona, ale która jednocześnie będzie nam otwierała nową jakość. Taką chodzi, że taka współpraca wielopartyjna będzie miała miejsce w tym mieście. Także pod tym kątem bardzo bym prosił wyborców, żeby również rzecz rozpatrzeć. Proszę uprzejmie. Panie prezydencie, dzisiaj rozpoczęła przyjmuje projekt uchwały dotyczącej Katynia. To nie jest przełom dla nas, ale dla Rosjan chyba olbrzymi. No, zapewne jest to, znaczy w ogóle jest to doniosła decyzja. Rezolucja Dumy i to napisana tak, jak zostało to napisane, czyli szczerze, włącznie z tym odwołaniem się do nie tylko samego wydarzenia, odpowiedzialności Stalina i przywództwa radzieckiego za tą decyzję, ale także odwołuje się do kłamstwa katyńskiego, które przez lata zatruwało relacje polsko-rosyjskie, wydaje mi się niezwykle istotne. Żądanie Dumy, aby sprawy były do końca wyjaśnione, też jest bardzo ważne i na pewno dla opinii publicznej rosyjskiej jest to istotne wydarzenie. Wydarzenie jest również ważne dlatego, że jest na kilkanaście dni przed wizytą prezydenta Miedwiediewa. Jak rozumiem, zamiar polityczny, bo przecież ta rezolucja nie pojawiła się bez planu politycznego, jest taki, aby w rozmowie Miedwiediew-Komorowski prezydent Miedwiediew mógł powiedzieć, że to jest rezolucja, która wyraża również jego stanowisko, a prezydent Komorowski może powiedzieć wtedy, że on oczekuje, że to wszystko, co w rezolucji zostało zapisane, szczególnie gdy chodzi o udostępnianie archiwów, do dokończenia spraw, do wyjaśnienia wszystkiego, będzie po prostu pod szczególnym patronatem czy pod szczególną kontrolą prezydenta Miedwiediewa. Więc w tym sensie możemy powiedzieć, że jest to wydarzenie o istotnej randze politycznej. Myślę, że będzie miało również wpływ na te prawne kroki, które bardzo źle ostatnio Rosjanie zaproponowali wobec Trybunału w Strasburgu, gdy chodzi o ugodę z rodzinami katyńskimi. No i można na podstawie tej rezolucji, czyli aktu politycznego, odnieść wrażenie, że przynajmniej w sprawach Katynia wizyta prezydenta Miedwiediewa ma raczej temat zamknąć, uporządkować, uspokoić, aniżeli pozostawiać kolejne niedomówienia. No tak ja to interpretuję.